Siemanko, witam wszystkich bardzo gorąco w specjalnym odcinku z Hearthstone. Dzisiaj ze mną jest Soushibo i gramy bójkę. Witam wszystkich, bójka mocarzy! Bójka mocarzy, najnowsza bójka. Gry, coś wisi to rozpoczynanie gry. Zaraz, bo to jest tak nowa bójka, że nawet system jeszcze kart nie pobrał. Zagęszczanie atmosfery trwa. Zobacz, jesteśmy postaciami. Ty jesteś Kel'Thuzadem i Arafamem. Kto to jest? No kurczę, to są. My jesteśmy w ogóle, to są bohaterowie z Nax, z Nax Ramos. Ja mam jakąś kartę, zniszcz stron. A nie mogę ci mówić. No, ja sobie wymieniam. Czekaj, bo on gada i mi zasłania kartę, nie mogę czytać, przestań gadać. Mówię do tego typa mojego. No. Ja mam generalnie Rafama. Każdy ma inną moc specjalną i inaczej ma z życiem. Ty masz armor. O właśnie. Moja pierwsza tura, ja nic nie mogę zrobić. A jeszcze zobaczę, jakie są powitania. Witaj, odkrywco. Powiedz mi witaj. Czekaj. W końcu się spotykamy. Spotykamy, Dunkolu. Dobra, a ja teraz ci powiem. Dobra robota. Dobra robota. Kupujesz czy sprzedajesz? Aha, ja muszę jeszcze wziąć... Kupujesz czy sprzedajesz, Bąku? Tyle my mamy życia. Jak groźbę ci... Wszechogarniająca moc! Widziałeś to, kurde, jaka wszechogarniająca moc? Dobra. A te teraz... talie są takie same, czy one się jakoś losują dziwnie? Nie, nie, nie. My mamy całkowicie inne karty w ogóle, wiesz? Nie. To by było dobre na następne. Dobra, ja idę najszybciej już do następnego. Dobra. Dodaj kolejną część. Jaką kolejną? Co ty masz? No, bo ja mogę sobie ulepszać moc specjalną, moc, kurde, z bohatera. I ty... Ty chyba tego nie możesz, bo tym się różnimy, między innymi. Dodaj losowego stronnika do twojej ręki, kosztuje dwa mniej, ale jakiego losowego? No z całej gry. O, proszę, i na przykład dostałem takiego i dostałem takiego. Teraz zobaczmy, jak to będzie. Podobno niektórzy mówią, że tutaj... Jedni są za tym, że Kel'Thuzadem się wygrywa 100%, a znowu inni nie. Gdzie tam Kel'Thuzadem? Rafamem się wygrywa 100%. No, co tam, kurczę, zrobisz mi, Soushibo? Powiedz mi, co mi zrobisz? Bo to jest taka moc, że teraz nie wiadomo, czy ty ją ogarniesz. No, to super. Ta wymiana! No. Dobra, tak zrobimy. Kurde! Moja moc też jest niezła, bo ja mogę klonować pająka. Dokładnie. A ja ci powiem tak. Ja muszę porobić to w ten sposób, żebyś miał ciężej troszkę. Muszę ci tak pozbijać. Tak. U, coś mi podnosisz. Wódz Skarwosz. Żal mi ciebie. Ale ci powiedziałem, żal mi ciebie. Porażka. Zniszcz stronnika, o nie. Co za rzecz, co za brzydka rzecz. Tak, i użyj tej dwójki i ci pająka przyzwie, mam nadzieję. Pewnie tak. No tak, to co zrobię? No takie jest, taka już jest ta dwójka teraz. Takie jest życie. Pająki przyzywać. Takie jest zobaczymy, życie, co się jest. Stanie. No skąd ja miałem wiedzieć, że to tak działa wszystko? Aha, koniec. Dobra, teraz ja. Muszę troszkę inaczej to zrobić u ciebie, bo zaczniemy od kostura. To jest słabizna dla mnie. To te z tym. Goniu, ty się tam nie wypowiadaj, bo ty w bójkach jesteś najsłabszy, nie? Nawet ze mną przegrałeś. Dobra. To tak, ziomeczku. Ja mam takie karty. W ogóle ja otworzę tutaj sarkofag.
specjalny kod do sarkofagu. Nie umie go otworzyć, wiesz? Mhm. Nie umie, nie potrafię, nie znam tego kodu. Ale znam się na globusach. Powiedz, żeby użyj emotki ups. Jaki masz sekret? A ja chyba nie wiem, jaki mam sekret, wiesz? No na pewno nie wiesz. No nie wiem, bo nim nie jest napisane, nie? Musisz najechać na niego. Aha! No, zajebiście, kurde. Nie powiesz, nie? No nie powiem ci, stary. Uuu! To jest dobre teraz. Co to jest? Nie, tylko nie to! No dobra, ale... Mocarz! Masz mocarza. I co? Wszystko zużyjesz? O, ty skubany. No to teraz, kurde, ci porobiłem troszkę. No, kolejny secret. Uuu. O, i to jest to. Czekaj, tylko ja muszę zobaczyć, czy to nie jest counterspell. Dobra. Co to jest? Uuu. Ty, to ile masz już? To ja muszę to później zrobić. To znaczy, zrobić. Kosztuje 4 mniej twój stronnik. Aha, ja pierdzielę. Piłki na nowej owce i browce, kurde. To jest moja ulubiona drużyna. To, potem to. Nie, widzowie, ja tu pokazuję taktykę widzom. To, potem to. I kurde, jedziemy z tym sołem. O nie, tylko nie to, tylko nie czytaj, co tam na tym mieczu jest napisane. Zadaj podwójne obrażenia bohaterom. Nie, nie czytaj tego. Kurde. To dobrze. Podziwiaj pełnię mocy Wilfreda Pompika. To co już w ogóle za darmo masz teraz? Możesz. A to nie działają. To nie działają teraz tak, jak działać miały. Same legendy! Nie działa to jednak dobieranie, wiecie? To działa tylko i wyłącznie na dobieranie Warlocka. A to powinno działać moim zdaniem, bo to jest moja moc specjalna. Więc moim zdaniem to jest zbugowane. Wilfred Bombik powinien działać, bo dobrałem. Dobra. Zobaczymy bąku. Kurde. No i ty ciągle legendę dobierasz i za zero ją wykładasz, czy za ileś tam. Ale wynalazek przyzwałeś, gówniany. No właśnie, że fajny. Właśnie, że super. Mhm. Aha, ale to nie jest dobranie karty. No tak, dobra, to w sumie macie rację. Bo dodaję losowego, legendarnego, to nie jest dobranie karty z mojego deku. No to można to tak zinterpretować, super. Dobra. Czemu mi zabijesz? Przecież to był gówniany wynalazek, nie? Nie wiem, a co to zrobi? No, mogę zostawić ten gówniany wynalazek, fajny był. Super był, moim zdaniem. Co znaczy super? Znaczy on był, no zabiłem go, żeby nie stał, nie? A co? To coś ci blokuje, że on tam stoi? Ogólnie teraz już wiem, że tych leszczy nie powinienem rzucać na początku. Tylko z czym ja bym wtedy, wiesz, grał? Jest! Trafiony, zatopiony! Trafiony, zatopiony. Mówisz? To mi się najbardziej podoba, bo trafiłem i zatopiłem ciebie. Co ty tam masz, kurde? Duplikacja znowu, czy coś?
To nie rozumiem. Co to, kto to jest widmowy gotyk? Powiedz mi. No, to jest słaby. To jak to przyzwiesz, to... Znaczy, jak zginie, to jest go... to jest... Kurwa, pająk. To jest gorzej dla ciebie, tego nie rzucaj najlepiej. Już ja im pokażę. Nie słuchaj mnie. Co znaczy, że posiada niewrażliwość? O stary! O stary! O stary! Co ci powiem, to ci powiem, nie? Co mi powiesz? O stary! On ma w sobie jakieś takie dziwne coś. Co to znaczy Lady Blooks? Aha, ona posiada nietykalność, póki oni żyją. A, czaję, o co chodzi. A to słabe teraz. O, fuck. No nie wierzę. No ale ty masz legendę co rundę, nie? Za dwa se ją wyciągasz. Co ty mówisz? Nigdy ta, w życiu. I kosztuje 4 mniej. No i ty tak robisz, ja nigdy nie, bo mi się karty właśnie skończyły. Ale to będzie dobre. Nie możemy bąkol. Ja już to przegram niestety, już to czuję, bo już nic mi nie zostało. O, słabo. Ty, co mu się stało? Nic nie mów, dobrze jest. What? I ty go teraz zranisz i on będzie miał 500 ataku? Może będzie tak kiedyś? Ja pierdzielę. Może tak będzie kiedyś? Na początku twój zamysł losowego w rodzinie stronnika. Na początku. Kurwa, no już nie miało co pojawić, już nie wierzę. Do początku twojej tury zadaj... O! I co, on się zawsze będzie ranił? To po co ci takie coś? A to ja ci go przyzwałem, to mówiłeś, żebym tego nie rzucał, to dobre to jest. Ale no, powiedziałem, bo... żebyś mnie nie słuchał. Kurde, trzeba było powiedzieć, że widmowy gotyk tak gdzie. Ja tę kartę trzymałem, bo mówię, to pewnie coś mocnego ci daje. Ja pierdziele. Co to za sekret? No i ty masz teraz jakieś czary. Nie wierzę. To jest najlepsze. O nie! O nie! Dobra. Dobra, okej, okay, są. No nic super. Już nie mam niestety. I pająka. To chyba koniec, co? Nie wiem. No będzie koniec, a gramy rewanż jak będzie koniec? No gramy, nie gramy rewanż, że... kurde, bo ja nie wiedziałem o co chodzi, nie? Jakieś pająki porobiłem. No dobra, to ja mam teraz 34. Ale wiesz co? Dobra, nie zrobimy. Zrobimy coś lepszego, dobra? Zrobimy taką wesołą rzecz, że ja rzucę pewną kartę, spoko? Nie wiem. No nie no, graj no, musisz grać, bo ja nigdy nie będę uznał tego za twoją wygraną, jak nie odegrasz do końca. Musisz, stary. No dobra. Musisz, bo mi nagle coś wypadnie, wiesz. Ach, kurda, w dzika. Widzę, że bezpiecznie starasz się grać. No, bezpiecznie. Przecież mogłeś mnie chyba zabić, nie? Starałem się bezpiecznie grać. Nie, nie mogłem cię zabić, zabrakło mi, wiesz? Zabrakło mi. Oj, chyba cię zmutowałem, przepraszam, kurde. Ale to i tak nic nie daje. Czemu mi zmutowałeś? Nie, muszę się poddać, stary, muszę się poddać. Nie, no dobra, rewanż, tak, a teraz może trafi nas... Musimy rewanż zagrać, ja już teraz kurde, wiem, to gramy rewanż. To dawać, nic next. Nic mi nie zdradziłeś sekretów tej kurde, tej bójki. Teraz to już mogę grać. No to ja kliknąłem bójkę ze znajomym. Niech ja nas szuka. Bójka ze znajomym.
No i na to, że jesteśmy znajomymi. Mhm. Mm. Ja jestem teraz Keltuzadem, super. Dobra, to teraz ja się po prostu zmieniliśmy. Znów w tym samym, wiesz? Ale to moim zdaniem ciekawiej, bo jak to widzowie zobaczą, to tak z dwóch stron. Najlepszy z archeologów. Ja wiem, no to teraz ja mam zobaczymy. Coś robić, żeby moje te legendy były tańsze, tak? Ale to masz teraz moc specjalną, jaką masz, przeczytaj sobie zaraz. I ty dostaniesz po jakimś czasie, jeśli już masz na ręce, bądź nie masz, to dopiero dostaniesz z twojej talii kartę, która ci zmienia twoją moc specjalną. Tak, wiem, wiem, o co chodzi. I jak dwukrotnie ją zmienisz, to ja właśnie no. Dobra, ja nie gram w pierwszej turze. W nowym DLC powinni dodać tą kartę. Dobra. Dobra, koniec. Już? Mhm. Dobra. To teraz ja ci pojadę. Co ty mi tu zrobisz? Nie, zwykłego kultystę ci dałem. No i teraz czekamy na twój ruch. Teraz w ogóle ja będę przyzywał przyjaznego stronnika. A, no to spoko. Tylko moja moc specjalna mi się nie podoba za bardzo. Zobaczymy. A, ups. No i cały misterny plan, wiadomo co. Co ty tam jeszcze chcesz wyrzucić? Ale ty to zrobiłeś combo, wiesz? Sorry, wiem, łombo combo, bo on wygląda ten hoklik trochę jak ten skrzat tutaj. Mhm. Dobra. To ja jeszcze raz to samo zagrywam. A co ty masz za moc specjalną w tym momencie? Dodaj losowego stronnika, aha. Czekaj. No, rozkmina jest gruba, widzę. Tam jest dużo kart. Hmm. No, trochę jest, kurde. No, wiesz co, lepiej to. Ulepszyłeś. No to zdobył dobry ruch. To jest bardzo dobrze. Ej, patrz, Soul, ja ci przypomnę coś. Co on robi? No i cały misterny plan, wiadomo. Wszystkim wrogom, to była konsekracja za taka mocniejsza. Dobra. Soul, a powiedz mi, gdzie ty masz karty? W ręce gdzieś. Bo ja jestem ciekaw, gdzie ty masz te karty. Wreszcie wolny. O, życzenie dostajesz, kurde. Ciekawe jak życzenie wygląda. Ej, przeczytaj to życzenie, dostałem. Ciekawe. Uuu, fajne życzenie, podoba mi się to. Tak? Mhm. No, ty leszczu. Koniec z życzeniami, są, koniec. Mhm. Teraz jestem ciekaw, co zagrasz, kurde leszczyku. Odkryj zaklęcie! A, to życzenie potęgi jest. To są wszystko nowe karty, to fajnie się gra, bo nie miało się do czynienia z tym wszystkim do tej pory. Tutaj jakieś, kurde, te... Znaczy nie, no, wiesz niektóre co, nie te... wiem sam. Niektóre te postacie były jako bohaterowie w przygodzie, nie? I oczywiście można je na rajdach w WoWie spotkać, ale w grze tutaj, żeby nimi zagrywać, to tak pierwszy raz. Z radością obejrzę twoją powolną śmierć. Dobra. No i co tam? No nie wiem, bo takie słabe karty, wiesz? Mój los jest przesądzony. Mój los jest przesądzony. Tak ci zrobię, żebyś nie miał za łatwo z czarami, wiesz? Troszkę cię porobiłem z czarami. Mhm. No i teraz mi coś powiedz. Co ty tam planujesz? Stronnik do ręki kosztuje dwa mniej.
Uuu, ładnie. No. Aha, on zawsze będzie w następnej turze, bo on to ma jako... A nie, to jest okrzyk bojowy, dobra. No. Dobra, zróbmy coś takiego. No, i co zrobisz teraz? Zobaczmy, gdzie to przeleci. Dobrze. Aha, bo ty masz jeszcze tych cały. Dosyć dużo kart masz, więc zróbmy tak i zagrajemy bezpiecznie. O. To był dobry pomysł, żeby buffować, żeby kultystę sobie przyzywać ciągle, to jest fajne. Jestem ciekaw, czy ty masz taki czar jeden, którego się boję za zero many. O, właśnie, tak myślałem. Byłem bardzo ciekawy tego. O! Czego duplikacja będzie? O, dobra, już wiem czego. O nie, tylko nie to, Soushibo. Tylko nie Soushibo to, bo to jest złe. Dobra. Dobra. Bonkol, no tak to już jest, nie? Muszę legendy przyzywać. No wiem, dlatego musisz, kurde, teraz zginąć jak najszybciej. Zagrajmy troszkę bezpiecznie, a potem SM Ork na twarz. Come on, ziomeczku. Ja teraz zauważyłem, że mam grupę mocarzy na stole. Jak ja bym ci miał polecać, to polecałbym ci zawsze zaczynać od dobierania karty legendarnej. Tak. Grzechotnik. Wariacie ty! Przez tego zniżka, dzięki. Tego zniżka zranionego. Okej, dobra. To nie jest najgorzej. Oj, chyba, że mi nim zabijesz później coś, a ja ci dałem grzechotnika. No, tak właśnie chcę zrobić, wiesz? Będziemy z tobą walczyć, Konkol. Tak czy siak. Nie poddam się. O, ty skubany. O, coś przyszedł. Stalak! Nie ma za co. Nie ma za co. Dobra, spoko. Mikstura zagłady. I będzie kurde. O nie, tylko nie takie coś. No dobra, nie. Mam Bonkol, mam to. Jeśli podczas partii zginął tak, że kto? No, Feugen. Jak zginął taki drugi stronnik, który się nazywa Stalak, to wtedy przyzywają mocarza. To teraz jestem ciekaw, czy przyzwany zostanie mocarz? Jak myślisz, czy będzie mocarz, czy nie będzie mocarza na tym stole? No zobacz. Ale jaki mocarz? O kurwa, dałem mu życie. Ojoj, zwaliłem, bo się nie zagadałeś się. No, trochę głupi jestem, to tak wyszło. Trochę się zagadałeś, głupkowato. No i gówno. Na odwrót, mogłeś go pierwszego zabić. Tak, no mogłem, ale co teraz zrobię? Stary, co teraz zrobisz? To się zastanów zaraz, co teraz zrobisz. Czemu on wrócił? Co się stało? Mocarz! Co to było? Czemu on wrócił? No powiedziałem ci, że mocarza przyzwie. Ale gdzie on tak ma napisane, że on przyzywa mocarza? Agonia w tej partii. Nie, Salaga. Tadiusa przyzwał. Nie. Nie, Bonkol. Weź go z kasy. To jest zbyt mocarne. No nie, jeszcze ta karta najgorsza. To teraz mam przerąbane chyba. Mocarz, mówiłem, że będzie mocarz, kurde. O nie, zostaw to! Dobra. Ale może Stałgan. Może przyzwie tutaj. A nie, niestety. Nie, bo jak ci go zabrałem, a nie zabiłem, to chyba. Ale nie, te poprzednie chciałem złapać. Aha. Dobra, tak zrobimy. Jakiś sekrecik poszedł. To jest sekretny sekret. Nie mogę ci powiedzieć.
Ale żeś powystawiał. Woohoo! Czyli masz jakieś coś, tak? Obszarówkę masz jakąś? Jakiś czar pewnie, którego jak użyjesz... Powiedz mi, czy masz jakiś czar, że jak go użyjesz... To... To co? No, jak użyjesz ten... Jak masz jakiś obszarowy? Nie, nie masz. To się nic nie stanie, bo jest Counterspell. Ale pirata mam. Kurde, weź Bąkol, żeśmy w pirat... że nie miałem czaru obszarowego. Pirat piracki. Aj, smutno mi, bo tu czuję, że przegrywam chyba. Ale może jeszcze coś mi wypadnie. A fajna jest to, fajne jest to. To mi się podoba. To jest fajna rozgryweczka, mówisz? Mhm. To najgorsze, że ja wtedy te pająki rzuciłem. O, ty też pająki teraz dałeś. No. Widzę, że już wszystko wyrzucasz z ręki, co masz, tak? No już wszystko, co mam. To już jest ostatnia szansa. To się musi udać. Mhm. Ty masz trzy karty, są. Mówię ci, zaczynaj od dobrania legendy. Dobieram i potem legendę. Będziesz kminił, i potem będziesz kminił, co tam trzeba zrobić. O, na przykład to było super, nie? Bo mi zostanie jedna kreatura. O, i dwa sekrety z tego. O, duplikacja. O, matko. Dzwoni ci coś, co? Dzwoni, wiem. To idź tam szybciutko, poczekaj, ja zrobię wolno ruch. Będę wolno robił ruch, no. Dobra, zaraz wracam. Mhm. Do Soła ktoś dzwoni. Nie wiadomo, kto to jest. O, rope, guys. Zobaczcie, kurde, bijem. Gościu po prostu tutaj przeciąga. Wracam. O, runda moja była. No. Czy jest Robert, ktoś się zapytał. Robert? I jaką ty broń dostałeś? 2-2, okrzyk wydaje losowemu przyjaznemu stronnikowi. Plus 1 do ataku, aha, a ja mam co? Aha, z prowokacja. Ja już muszę cię tak bić, wiesz. Musisz? To już jest ten moment, mi się wydaje, że to jest ten moment właśnie. No zobaczymy. To jest ten moment, że masz mało życia i nie masz już czaru pewnie żadnego, co mi czyści stół, nie masz go. Jeszcze na 100% nie go nie dostałeś. Dawaj, dawaj. To chyba tak zrobię najpierw. O! To jest fajne dla mnie, wiesz? Bo mam większą ilość stronników. Na koniec swojej tury daj losowemu stronnikowi plus 1-1. Aha, losowemu. No, to jak mam więcej stronników, mam troszkę większą szansę, że mój otrzyma. I teraz jestem ciekaw, co ty tutaj zrobisz? O! Buzująca pochodnia. A to co robi? No przyzywa takiego duszka. Aha, nie, czekaj, 3-1, dobra. Nie no, muszę tego ściągnąć. To bardzo dobrze, bo zobacz co ten duch no, robi. No wiem co on robi, on mi 4 obrażeń zadaje. Uuuu, so shibo. A, bo już ma 9 tylko, to już mało. Dobra, to już chyba koniec mam. Patrz to! Bo moc! To musi być rewanż, bo mi domofon zadzwonił, bo on nie mogę się skupić, no. Dobra, ale to teraz ja kończę to musi nagranie. Być rewanż, ja kończę to nagranie, bo jest, moi drodzy, 2-0, to trzeba skończyć, bo jeszcze Sushi bo wygra, żartuję. Dobra, ja kończę nagranie, jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę i w ogóle z Sołem zagramy kolejny meczyk. Bo widzicie, że się uzależnił od bójki. No, nie, pa, pa. Bo to nie może tak być.